Myślę, że nie trzeba przedstawiać Kapuścińskiego. Wystarczy jedno słowo. Reporter. Urodził się w 1932 roku w Pińsku, dziś należącym do Białorusi. W małym miasteczku kresowym, w którym żyli razem Polacy, Białorusini, Żydzi, Niemcy, Litwini i Ukraińcy. Miniaturowa wieża Babel, gdzie współżyły ze sobą kultury, religie, języki i gdzie Kapuściński wykształcił szczególne cechy swojej osobowości. Humanizm, ciekawość, empatię, otwartość na świat i na ludzi. Zasłynął jako najbardziej znany polski pisarz, podróżnik i reportażysta. Pracował dla Polityki, Kultury, Gazety Wyborczej, a także jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Dokumentował upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Był świadkiem 27 rewolucji i wojen. Czterokrotnie uniknął rozstrzelania. Autor Cesarza, Szachin Szacha, Hebanu, Imperium, Buszu po polsku, Wojny futbolowej, Lapidarium. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków. Dzięki wspaniałemu stylowi literackiemu zdobył przydomek cesarza reportażu. Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień. Jednak nie doczekał literackiego Nobla, choć był jednym z głównych kandydatów w 2006 roku. Jego wielką pasją było robienie fotografii, publikowanych wielokrotnie i coraz bardziej docenianych. W 1986 roku ukazał się jego tomik wierszy Notes, a czytelnicy docenili go także jako poetę. Podczas konferencji w ramach Rzymskiego Festiwalu Poezji mówił o zawodzie reportera i fotoreportera. Nie ma dobrego wyjścia, nie ma idealnego wyjścia. Wszystko jest kompromisem. Tutto quanto compromesso. Fotoreporter na przykład stoi zawsze wobec takiej sytuacji. Il fotoreporter si trova sempre di fronte a una situazione del genere. Czy zrobić zdjęcie ginącego dziecka? Fotografia di una bambina muore. Cały świat. Per avvertire, per informare tutto il mondo. Czy rzucić się na ratowanie tego konkretnego dziecka i nie mieć czasu na zrobienie tego zdjęcia? O aiutare questo bambino e non fare questa fotografia. Może uratować to jedno dziecko, ale nie zaalarmuje świat. Può aiutare questo bambino, può salvarlo, può anche salvarlo, ma non ne informerà tutto il mondo. Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Non esiste una buona uscita da questa situazione. Jest takie słynne zdjęcie jednego z moich znajomych fotoreporterów, robione w Sudanie. C'è una fotografia famosa fatta da un mio amico, da un mio collega fotoreporter in Sudan. Na którym jest dziecko konające, leży na ziemi, dziecko konające z głodu. In cui c'è un bambino che muore di fame, steso per terra. I podchodzi do niego, sęp i zaczyna go skubać. I on teraz stoi w pewnej odległości od tego i teraz musi dokonać ciągu sekundy, momentu wyboru. In una certa lontananza, una certa distanza da questo ragazzo, da questo sempione. Zrobić to dramatyczne zdjęcie po to, żeby poszło na cały świat. Fare questa fotografia drammatica per informarne tutto il mondo. Czy odrzucić aparat i rzucić się na ratowanie, odpędzić tego sępa. Oggettare la macchina fotografica e cacciare via questo sempione. Nie ma dobrego wyboru. Non esiste una buona scelta. Jest takie słynne zdjęcie, jak jest kilka czołgów w Chinach, po Tiananmen. Una fotografia in Cina, la piazza Tiananmen, carri armati. Przed tym staje jeden młody Chińczyk. E di fronte un giovane cinese.
I fotoreporter musi dokonać wyboru, czy zrobić to zdjęcie, które jest słynne dzisiaj na całym świecie. Fotoreporter dovrà prendere la scelta, fare questa fotografia che è oggi famosa in tutto il mondo. Czy rzucić się w stosunku do tego, młodego człowieka i wyciągnąć go spod tego czołgu, który może ruszyć w każdej chwili. Occorrere verso questo giovane uomo e strapparlo da sotto le ruote di questo carro armato che può schiacciarlo in ogni momento. Nie ma dobrego wyboru. Non esiste una scelta buona. Musimy podejmować takie decyzje w ciągu czasem ułamka sekundy. Dobbiamo prendere ogni tanto delle decisioni in un attimo, Co mam więcej odpowiedzieć? Cosa posso rispondere di più? Kiedy 50 lat temu Kapuściński zaczynał pisać swoje reportaże, zagranicznych reporterów jeżdżących po świecie była cała armia. Po latach zostało z tej generacji zaledwie kilku. Reportaż zaczyna wielu ludzi, a potem decydują już cechy charakteru. Oriana Fallaci poznał w 1979 roku, kiedy przyjechała do Teheranu robić wywiad z Khomeinim, a on zbierał materiały do książki Shahin Shah. Z Tiziano Terzanim spotkał się w Indiach, kiedy włoski reporter był jeszcze korespondentem Der Spiegel w Delhi. Później widywali się okazjonalnie, ale pisali do siebie listy. Mnóstwo podobień biograficznych między tymi dwoma osobami. Tra questi due personaggi ci sono state molte similitudini. Entrambe le persone provenivano da Firenze. Entrambe si sono dedicate ai problemi internazionali. Entrambe hanno avuto la stessa malattia. E entrambe sono morte più o meno allo stesso contemporaneamente a Firenze. Tornati dopo molti anni, in Italia proprio per morirci. Ognuna di queste persone vedeva il mondo in maniera diversa. Questo mondo multiculturale di Oriana Fallaci ci metteva paura. Nie wiedziała, jak się odnaleźć w tym świecie, który znała biokulturowym, ponieważ widziała jako jedyne wyjście z tego wszystkiego rozdzielić. Czyli sam oficjalnie był odwrotnego zdania. Uważał, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zbliżyć się, próbować się zrozumieć, próbować się porozumieć. Terzani pensava proprio il contrario, pensava che l'unica soluzione era quella di cercare di capirci, di comprenderci la vicenda. Oboje ci wiedzy, dziennikarze włoscy, reprezentują ten dylemat, który stoi przed nami wszystkimi. Questi due grandi giornalisti italiani in qualche maniera simboleggiano questa grande domanda, questo grande dilemma che abbiamo noi tutti. Rozdzielić się czy szukać porozumienia? Dobbiamo dividerci, ovvero cercare di capirci. To właśnie posłanie zostawili nam na 20. Ci hanno lasciato questo messaggio per il XXI secolo. My musimy nasze doświadczenie, naszą praktyką szukać odpowiedzi. Con le nostre esperienze, con la nostra vita dobbiamo cercare di rispondere a queste domande. Grazie.